witamy w halloweenowym odcinku specjalnym. Dzisiaj będziemy oglądać najstraszniejsze filmy na TikToku. Czas, drogi Spider-Manie, narobić w gacie. Była dramaturgia, nie? Dobrze było. Dobrze było, Szaku mówi za kamery. Git jest, witamy widzowie, siemaneczko. Nie poznaliście Szaka, nie? A, to JJ-ka, myślę, że Szaku! Wyglądasz jak podgrzybek. Dzięki. Moi kochani, napiszcie w komentarzu, jeżeli wiecie, za kogo się przebrałem. Justyna. Dajcie znać w komentarzu, czy też się przebieracie na Halloween i czy w ogóle obchodzicie Halloween. Howlin. Howlin? Justyna jak była mała, mówiła Howlin. Nieprawda, nie, kolega. Mówię jaś, tak opowiadałaś mi ostatnio. Powiedziałam, że moja koleżanka tak to mówiła. Była Justyna, zawsze się zwala na koleżankę. Ja też wszystko na Szaka zwalam. Jest... Ja ci zrobię dzisiaj taki Halloween. Howlin. Howlin. Że będzie dym. Zaczynamy. Dziewczynka jakaś straszna. Uuu, a tu nikogo nie ma. No, to było dziwne. Nienawidzę lalek, obiecuję. Ja nie lubię tylko laleczki czaki. To jest przerażające. Co to ma być? Wow. Okej, okay, animacja jakaś. Czy ja wiem? Wygląda to odleciał. Dziwnie. Albo jakby ktoś na nitce to podnosił z sufitu. A taki był okrągły łepek. Kurde, widzisz? Na dwóch nitkach może. Na trzech. Znowu laleczki? Nawiedzone. Co to laleczka robi? Okej, okay, to było czemu dosyć przerażające. Produkowali takie lalki? Przecież te lalki to nawet nie wyglądają uroczo, one wyglądają po prostu strasznie. A zamknij oczy, ja zrobię teraz głupią minę, zobaczymy, czy się wystraszysz. Otwórz. Teraz bym się wystraszył, na pewno. Ale wyszło! Zjęłeś. Wyszło! Wyszło, stawcie łapkę w górę tego pranka. Szaku, jak kiśnie z tyłu! Jestem zadowolony z tego. Mamy to! Mamy to! Wow! O co chodzi? Wow! Czy to jest przemiana Squirtla? Blastoise podwójny? Żółw o dwóch twarzach? Nie, to jest żółw syjamski. Czasami się tak wydarzy, że w jajku są dwa żółtka. I później się rodzi taki żółw. Tak jest. Chyba dobrze to wytłumaczyłem. Żart. Bardzo żart. Okej, okay, co ci to na początku przypomina? Kciuka? Rękę obciętą? Jakąś rękę olbrzyma? Ręka olbrzyma? A to jest świniak na rożnie. Na grillu. Ale to dziwnie wyglądało. Czemu ludzie to robią? W sensie, czemu wrzucają całego świniaka na róż? Przecież to nie wygląda apetycznie. No nie, ale to chyba tak się piecze. Nie wiem, nie znam się, nie jestem kucharzem. Takim survivalowym, że tak powiem. W ogóle nie jesteś kucharzem. Zara Momo spuszczę znowu. Co to jest? Cukierek albo psikus. Wielbłąd! Cukierek albo psikus. Co to jest? Wielbłąd. Co kurde jest? To jest wielbłąd. Jak wielbłąd? No tu bez to oczu. To bober. Bober! Patrzcie jaki... To piesem! Znaczy tak samo wyglądam. Jestem! No nie. Nie? Ale zostawcie łapkę w górę, jak też nie wiedzieliście, co to jest. Ale dziwne, akcja. No. To mnie zaskoczyło. Mnie też. Ale to mógł być bober. O tak, okay. Trzecia w nocy i nawiedzone zaczyna pokoje, się. To co lubię najbardziej. Wyskocz mi za tej ściany! Siedzi. Franca i ją ktoś czesze, ale bym jej gonga kopa sprzedał od razu. Aha! O co tu chodzi? Aha! Jezu, Jezu, Jezu! Nie śpi! Mała, bo ci ukradną! Mam ciarki na całym ciele. Dobra, ona lunatykuje. Ja też kiedyś lunatykowałam, ale najbardziej... Ja też. Najbardziej to lunatykuje Jagoda. Tak. Słuchajcie historii, mocne! Pewnego razu my mieszkaliśmy na jednej ulicy, a dwie ulice dalej mieszkała moja ciocia i ona w nocy o trzeciej wyszła na bosaka w piżamie, to było lato, wakacje, przez dwie ulice przeszła na bosaka, poszła do mojej cioci, u mojej cioci zawsze były otwarte drzwi, ona weszła, no, położyła się, zasnęła, narobiła syfu tymi brudnymi stopami i rano, zanim my się obudziliśmy, wróciła do domu. I jak wróciła do domu, to obudziła mamę i powiedziała, że ciocia ją wygoniła i powiedziała, że nie może u niej spać, a mama była w szoku, kazała jej godzinę się położyć i rano zadzwoniła do cioci, żeby się zapytać, o co chodzi i ciocia powiedziała, że miała otwarte drzwi rano od domu i miała tak uwaloną pościel. Tak było, słyszałem, Justyna mama to opowiadała. Jagoda to Justyny siostra. Tak jakby ktoś nie wiedział. I naprawdę czasem ma odklejki. Przepraszam, Jagoda. Przyjeżdża do nas teraz niedługo. To ananasowe pod Bogiem ma dom. SpongeBob straszny jak ten minionek. I z tyłu tam chudy jeszcze jest. Chudy! Chudy najstraszniejszy chyba. A to jest animacja, czy to jest jakaś animacja, ale i tak mocne. Wow.
zrobił takiego nawiedzonego kacza Ronalda. Taki dziób. Justyna, to, co lubisz najbardziej, czyli nietoperze! I jeszcze więcej nietoperzy. One wyglądają jak takie małe diabły, co? Tak, ale czemu ich to ile jest? Tyle tam jest ich? Może była dziura w dachu. Wleciały, zimują. Co? No. Dobrze, że my tutaj nie mamy strychu. Jak będziemy mieli swój dom, będziemy mieli strych, to będziemy musieli uważać za nietoperze. Będę cię tam zamykał, jak będziesz niegrzeczna. Z nietoperzami. Nawiedzony dostawca pizzy. Co byście zrobili, gdyby taki gościu do was przyszedł? Nie otwieraj tych drzwi. Po prawej stoi. Nie ma go, nie. Z tyłu! Nie. Jest w środku na pewno! W pizzy będzie! Nie! Jedz ją! Ale frajer, denty już mnie ciarki przeszły. No tak. Koza? Baran? Goat? Trzecia w nocy? Koziołek matołek? Spaconowa, ten koziołek matołek. Ej, lubiłam grać kiedyś w grę koziołka matołka na kompie. Miałeś kiedyś grę koziołka matołka? Ja miałam. Masz gorączkę jakąś. Ze szkoły to była, zawsze jak się książkę kupowało, to była płyta z grą z koziołkiem matołkiem i tam się uczyłeś. Tak? No. Okej, ja pamiętam ekolutka tylko w elementarzu czy w czym to. No my jesteśmy starzy już i pamiętamy takie rzeczy, wy pewnie nie pamiętacie. Wiesz co mnie ratuje w tym wszystkim? Że Pokémony są już tak długo topką jako bajka. Nie musimy się czuć starzy, bo każdy zna Pikachu i kocha. Teraz w ogóle wyszły nowe odcinki Pokémon. Tak? Tak, bo widziałam. 50. generacja? Okej. Niebo się otworzyło. I co? W niebie niby są takie potwory? No. Super. Wiesz kto to jest? Nie wiem kto to jest. Wróżka Zębuszka. Oh fuck. I zostawia ci pieniądze, jak zostawisz ząbka jej pod poduszką. Daj zęba. Nie wiedziałem, że ona jest taka brzydka. O, tych z poduszka najbardziej nienawidzę. Zawsze jak kładę się spać, to ich kopię w łeb tak. Poduszku chamie. Zawsze go kopię. I on dalej wszystkie ząbki ma. Okej. Sztuczny. Pajęczak. No. Widzisz? Jak ciarki, jest jeden... Od razu mi ciarki przeszły. Albo od razu walisz go metłą. I nie czekasz, bo później się klonuje. No. Kolejny artysta. O kurcze. Ale mają... Kore uśmiechy, no to są straszne, to chyba najstraszniejsze to z animacji. To na pewno mi się będzie śniło po nocach. Pamiętaj, zanim położy się spać, kopa pod łóżko 3 razy. Żebym ciebie nie kopnęła przypadkiem. Ja na łóżku śpię, czasami mi się zdarzy pot, nie, ale gardę wysoko trzymał. Och, jaka dynia! Pani dynia! Och, jaka dynia! Jakie dynki! Jakie... Aha! Tego stary! Taki fajny, to najładniejszy. Okej, przestraszył mnie. A powiedziałem najładniejszy, najbardziej straszny. Musimy zrobić taką dynkę, takie dwa oczka i takie... I taką dynię! Taką dynię i światełko się dotknie. Dwa oczka, takie malutkie. Piękne. Dobra, robimy to. Okej. Co to w ogóle jest? Sufit. Sufit na strychu. O! Folią owinięty. A tam siedział ludzik Michelin. No. Na pewno. Cmentarz. Aha. Justyna, wstać tam rękę. Albo... Zaraz cię odpisam. Albo nos. Co chodzi? Wujek Fester tam siedział. On miał takie odklejki. Ma ciastki i idzie do jakiegoś starego domu, tak? Tak, do babci. Wzywają ducha babci. O! Ciągnęła go za nogę. Ucieka! Zostawił go! Tak, to jest! Co chodzi? W ogóle bym się nie spodziewała, że taki gościu będzie nagrywał takie TikToki. Okej. Co to jest? Ghast z Minecrafta. On będzie strzelał. Rzucił go kamieniem. Oho! Leci! Fajne. To po prostu zwykły buziak. Tak to wygląda na USG. Na rentgenie. Na rentgenie. Moja dusza opuściła moje ciało? Tak. Trzecia w nocy. 3. Co dwa, to trzecia jeden. W nocy? Aha, nie ma nikogo. Super fajnie. Tak, nie ma. In a dark warehouse. Uwielbiam. Tak mało widzę. He's surprised when he sees an inhuman face staring at him from behind some objects. Co to jest? Też bym uciekał.
Okej, okay, co to jest? Ślimak jakiś? Megadhura. Nie wiem co to. Kreatura. Okej. Okay. Co słyszysz? Śpiew syren? I hear him. Where's she at? What the f*** is that? Wieloryby, no. What is that? Wydaje, że ludzie kiedyś słyszeli wieloryby i dopisali sobie do tego historyjkę. Jest szansa. To są syreny. Ale mi się wydaje i tak, że syreny istnieją, bo ja jestem syreną. Siako, przynieś wodę. Na ekranie Tesli widać, że ktoś stoi koło niego albo nad nim, na masce. Okej. Dziewczynka się po prostu bawi. No po prostu mu się przekręciła. A mi się kto widział? Nie wiem, jak on ma stąd powrócić, tak? Patrzysz na takim karabinczyku. Ja bym się bał, że sobie palca przyczasnę. Zobacz, on już jest gorący prawdopodobnie. Bo to nie jest kółko, to trze metal o metal. Co on robi? Dlaczego ludzie sobie to robią? A jakby ta lina pękła? No właśnie. Do góry nie poleci, nie? Może tym się kierował. Okay. Ma oczy. To jest jakiś wygięty człowiek z mostek? Albo złożony w pół? Tak. Pogięło go ostro, widzowie. Jeżeli obejrzeliście dzisiejsze straszne TikToki do samego końca, napiszcie w komentarzu pogięło ich ostro. Na dzisiaj to było tyle. Trzymajcie się, życzymy strasznego Halloween. Hej!